Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym szybciutkim haulem, tym razem z Kauflandu. Dlatego, że jest tam promocja na ich własną markę Take It Veggie. I teraz te wszystkie rzeczy są dużo, dużo tańsze. Wszystkie ceny podam Wam gdzieś tutaj na dole czy coś. Promocja jest tylko do jutra, czyli do środy. W moim Kauflandzie było już naprawdę mało rzeczy. Na przykład było tylko jedno tofu, które i tak było otwarte. Wzięłam jeszcze takie tofu w paskach. Na pewno to znacie. To jest po prostu tofu naturalne, ono jest pakowane po dwa w opakowaniu i o ile to fajne, kosztowało 3,50. Naprawdę świetna cena. Oczywiście wzięłabym więcej, gdyby było, ale dowiedziałam się o tej promocji zbyt późno, a też nie miałam po prostu jak podjechać. To jest taki sam tofu, tylko po prostu w paseczkach. On tak naprawdę nie wychodzi zbyt korzystnie cenowo, bo jest prawie, znaczy kosztowało tyle samo, jest tej połowa tej gramatury, ale i tak wzięłam, pomyślałam, że spróbuję. Zobaczymy, może te kawałki będą jakieś takie fajne. Nie wiem, otworzę, pokażę, jak to wygląda, bo sama też nie wiem. Dobra, jak będę otwierać, to będę Wam mówić tutaj, bo nie chcę, żeby ten film był długi. O, dobra, jednak. O, zobaczcie. Tak to wygląda. Tu musi być jakiś dodatek, w takim razie jakiś sosu sojowego. Smażone. A, bo to jest smażone tofu. Okej. Okay. No więc właśnie tak wygląda. Zobaczymy. Fajnie, jakiś warzyw na patelni czy do makaronu. Mleko sojowe, takie normalne i to jest z dodatkiem wapnia. Takie daje właśnie Basi. Ona ma troszeczkę cukru. Dlatego pewnie zostało, bo po prostu ludzie go nie kupili. Ale ja i tak muszę Basi po prostu dawać takie mleko. Tutaj są zwykłe rzeczy, też basmati. Ogólnie wiecie co, ja w Kauflandzie robię bardzo rzadko zakupy. Więc zajęły mi one bardzo dużo czasu, dlatego że nie byłam w stanie znaleźć tego, co chcę. Ale w końcu udało mi się, Basia na szczęście spała, więc pokażę Wam, co tutaj jeszcze mam. Jedyna ciecierzyca, jaką udało mi się znaleźć, taka organiczna. Na pewno wodę z ciecierzycy wykorzystam do czegoś, jakiegoś sosu czy coś. Też basmati, kasza jaglana. Tutaj są płatki owsiane. Jedyne, które nie były błyskawiczne, były z marki Kauflandu. Nie wiem, czy są dobre. Nigdy ich wcześniej nie używałam. To jest taki makaronik kolanka. Wiecie co, jak byliśmy teraz w Dubaju, to właśnie w jednym barze zamówiłam Basi, znaczy w barze, w restauracji zamówiłam Basi taki makaron z przemyconymi warzywami, czyli drobno posiekaną marchewką, cukinią, cebulą. I właśnie makaron był w takim kształcie. Bardziej to smakowało, bo łatwo mogę go złapać i nabić na widelec. Nie wiem, to jest normalny makaron, on ma bardzo dobry skład, po prostu mąka. I wiecie co, czasami daję Basi właśnie pszenicę, gluten, żeby... Nie wiem, słyszałam, że odstawienie w wczesnym wieku, że nie dawanie nigdy glutenu może też mieć negatywne skutki. Nie wiem. Otręby owsiane, jakby te płatki nie były zbyt dobre. Swoją drogą otręby też spoko można zmienić na mąkę. 3 białe cebule. Ksylitol. Uzupełnia zapasy. Płatki jaglane. Też świetne. Rano do zamiast owsianki czy coś. Szczypiorek. Kiwi. Na przykład pietruszki. To mnie zaskoczyło, że jest w ogóle w Kauflandzie, jest EcoVital, ekologiczny olej kokosowy na zimno do spożywania, świetny. Teraz Wam pokazywałam. Była też promocja na takie wyciskane musy Gerbera, więc wzięłam. Znaczy i tak bym je wzięła, ale jest kilka różnych firm, między innymi właśnie Hip, Gerber i coś tam jeszcze. Ogólnie często daję Basi coś takiego jako przekąskę. To jest świetne. Bardzo lubię, już jak widzicie, jedną wypiłam. To jest taka woda z niewielkim dodatkiem soków. Czasami trochę właśnie wypijam. Konsultaty pomidorowe, parówki sojowe. Niestety jestem z tych, którzy lubią. I też skarmaczki, po prostu żelki bez żelatyny, powiem Wam szczerze, są przepyszne. Najpierw miałam wrażenie, że je przyklejałam trochę do zębów, ale im więcej ich zjadałam, tym bardziej mi smakowały. Bardzo dobre. Ale wzięłam tylko jedno pakowanie, więc żeby nie przesadzić. Gorzka czekolada, bo właśnie warto zawsze mieć. Kolejne śmieszne wegańskie rzeczy, czyli nuggetsy i taki schnitzel. Schnitzel. Taki to ma skład. Nie jest zbyt super, ale czasami mam tak straszną ochotę na coś takiego. Nie wiem. Może Wy też tak macie. Mleko kokosowe, które też kosztowało 3,30 jakoś tak, 3,33. I nie ma wcale złego składu. Wydaje mi się, że warto kupić. Nawet wiecie, to mówicie wszelki wypadek. Tak samo była świetna promocja na pomidory w puszce. Były chyba o połowę przecenione.
I wziąłem jeszcze takie z bazyną oregano. Borówki, maliny, dla Basi wiadomo, szpinak. No i tyle. Takie szybkie zakupy. Za całość zapłaciłam coś ponad 200 zł. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten szybki haul Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę i biegnijcie do Kauflandu, bo jest promocja. Jeśli oczywiście zdążycie, postaram się ten film wrzucić jak najszybciej. Może wrzucę go najpierw bez cen, a później go obrobię z cenami, żebyście wiedzieli, że warto iść. Może Wam jeszcze tylko powiem, ile kosztowały te rzeczy takie właśnie typu napój. O, zobaczcie, tak wygląda ta oferta. I tutaj macie podane ceny, właśnie to tofu naturalne, 6 zł. Tutaj są te mleka. Wszystko widzicie, niestety nie kupiłam śmietany. Znowu zapomniałam ją kupić. Ale wiecie co, i tak za bardzo nie używam. Chociaż może byłaby dobra, wiem, że dużo osób ją stosuje. Jak widzicie, o, oferta jest do 22, czyli tylko do jutra. O, niestety nie mam jak podjechać drugi raz, dlatego że Basia, jestem teraz sama w domu z Basią. Więc wiecie, o co chodzi, ciężko jest z dzieckiem pojechać. Na szczęście tym razem spała całe zakupy. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się, cześć!